Witam serdecznie wszystkich udziałowców, inwestorów, gości i sympatyków na webinarze Skyward Community w dniu 14 lipca 2022 roku w temacie technologia, historia powstania, możliwości rozwoju i możliwości inwestowania. Zapraszam Janusz Tomczak, ambasador SWC, grupa SWC Polska Team.pl. Będziemy dzisiaj mówić o technologii transportu strunowego i, drodzy Państwo, o tym, jak ta technologia może mieć wpływ na naszą przyszłość i zarówno dla nas, jak dla naszych dzieci. Kilka słów o mnie, dosłownie w takim telegraficznym skrócie. W przekazie ja się nazywam Janusz Tomczak, rok 1990-2022 to jest własna działalność gospodarcza, prowadzę ją do dzisiaj. 2002-2007, studia wyższe, kierunek marketing, specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku czynny inwestor SWC, czyli to już mamy, drodzy Państwo, 6 lat ponad, a z roku 2018 na 2019 odbyłem szkolenie ambasadorów Skyward Community, które trwało ponad 14 miesięcy. W tym szkoleniu brało udział 104 osoby z 18 krajów. Ukończyliśmy je w maju 2019 roku w Dubaju i tam otrzymaliśmy certyfikat i tytuł ambasadora Skyward Community. Także tyle wstępu. Zapraszam. Będziemy mówić o technologii, czyli o tym, jak te nasze pojazdy i maszyny powstają. UST to są technologie transportowo infrastrukturalne. UST to jest brand, który należy do firmy Unicki Strinch Transport. Filozofia UST: transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Transport UST oferuje technologię transportu podwieszanego do przemieszczania pasażerów i ładunków nad ziemią. Pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej estakadzie strunowo-szynowej, tak jak tutaj Państwo widzicie. Prowadzone są nieustanne prace nad zwiększeniem optymalizacji i aerodynamiki i zwiększeniem prędkości. Zapewniają one również ponadprzeciętne bezpieczeństwo i racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi przy minimalnym wykorzystaniu szkód wód i naturalnego środowiska naturalnego przez transport. Jednocześnie koszty budowy i eksploatacji są znacznie niższe niż w przypadku istniejących rozwiązań transportowych. Anatolij Junicki, nasz właściciel naszej firmy, główny projektant, człowiek, który wymyślił, twórca transportu strunowego, jest naukowcem, wynalazcą, autorem ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Twórca transportów i systemów transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szef projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe, o których dzisiaj będziemy mówić. Kierownik dwóch projektów ONZ, tak zwanych grantów z roku 1998 i 2002, członek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Pan Junicki kształcił się i skończył technologię budowy rakiet kosmicznych i pracował i rozpoczął swoją karierę zawodową w Centrum Kosmicznym Związku Radzieckiego na Bajkonurze. I przez to mamy tutaj też ten temat, który wyszedł, że on jest twórcą transportu kosmicznego i geokosmicznego. Założyciel grupy UST, generalny projektor Unicki Strings Technology Incorporation. A co to jest to UST? To technologia, która ma być optymalna, efektywna i przede wszystkim bezpieczna. Nasze moce są związane z tym, że jesteśmy grupą spółek posiadających własne firmy obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST, takich między innymi jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynieryjska,
własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych. Mówimy tutaj o Centrum Innowacyjnym w Szardzie i o Centrum Badawczym w Marinaholce na terenie Białorusi. A także dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. UST jest w stanie zrealizować projekt dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynieryjska to dziś wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy Anatolii Jelińskiego, która stanowi integralny i zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatycznego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to całość cyklu prac przy produkcji pojazdów UST, które realizuje specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. Mamy takie biura, drodzy Państwo, na terenie Białorusi. Przede wszystkim tam są nasze zakłady produkcyjne i nasze centrum testowe w Marinaholce. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchomienie transportu technologii strunowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Wytłumaczę, chodzi tutaj o to, że przyjmujemy każdy projekt do realizacji, oczywiście gdy na to pozwalają zarówno warunki prawne, jak i finansowe. I mamy również taką usługę u siebie, że w momencie, kiedy wybudujemy takie trasy, drodzy Państwo, to też oferujemy cały serwis, zarówno ten techniczny, jak i technologiczny. Nasze pojazdy są testowane i certyfikowane przez TIF ESW Standardzią Certyfikacją. Świadczy to o bardzo wysokim zaangażowaniu bezpieczeństwa innowacyjnych rozwiązań infrastruktury UST, w skład który wchodzą iPody, to są te nasze pojazdy, nawierzchnia torowo-strunowa String Ray, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi oraz stacja pasażerska. My również zajmujemy się budową projektów komercyjnych, bo UST posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. I w tej chwili, drodzy Państwo, mamy takich projektów już w pełni zaangażowanych z podpisanymi umowami i finansującymi 4. Natomiast chciałem Wam jeszcze powiedzieć kilka słów o tym, że na Expo, które się zakończyło w marcu 2022 roku, nasze centrum testowe w Szardzie, to jest w Emiracie Szardża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, odwiedziło ponad 100 delegacji i na ostatnim spotkaniu, które miałem z Państwem tydzień temu, przekazywałem taką informację, że mamy bardzo dużą ilość podpisanych wstępnych umów na realizację tych naszych projektów komercyjnych, ponieważ nasza technologia jest, jeżeli chodzi pod względem bezpieczeństwa, numer jeden na świecie, pod względem finansowania jesteśmy bardzo konkurencyjni do istniejących transportów i, drodzy Państwo, nasza realizacja jest w pełni, nasze projekty są w pełni realizowane od deski kreślarskiej po wyrób w naszych zakładach. Transport pasażerski UST to unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony on jest do ruchu miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego. Jest harmonijnie zintegrowaną infrastrukturą istniejącą, a także możemy ją wybudować w dowolnych metropoliach, a również implementować do już istniejących. Jest przeznaczony do rozwiązań problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych na ziemi, uzupełnionych siecią wież takich tych naszych podpór, które tutaj Państwo widzicie na zdjęciu. Mamy w tej chwili 7 typów pojazdów osobowych, pasażerskich,
od tego najmniejszego, teraz sobie troszeczkę pomalujemy, Univit, to jest pojazd dwuosobowy, do pojazdu takiego bardzo szybko bieżnego Uniflaż U4-362, do pojazdu Unibus U4-210, który może być rozbudowywany modułowo. I tak kilka słów o każdym z tych pojazdów. Ja miałem okazję widzieć ich kilka rodzajów na organizowanych przez firmę ekofestiwalach w Barinachorze. Ostatni raz tam byłem w roku 2019. Następne te ekofestiwale były organizowane w latach 2020-2021 za pomocą przekazu takiego internetowego ze względu na panującą pandemię COVID. Jest duża szansa, że może jeszcze w tym roku będziemy mieli informację, że może odbędzie się jakaś część tego w tych naturalnych warunkach. Zarówno może być to na terenie Białorusi, jak i może być to w naszym ośrodku testowym w Szarcie. Ja miałem okazję widzieć ten pojazd w realu, jak to mówią młodzież. Widziałem, jak ten pojazd się porusza. To jest naprawdę lina taka grubości takiego męskiego palca, gdzieś w granicach może 2-3 centymetrów. I ten pojazd, który sobie tam śmigał na odcinku tych tam około kilometra, bo te trasy mniej więcej tyle mają w Barinachorze. Jest to pojazd najmniejszy, najtańszy w produkcji będzie. On ma zastępować nam samochody osobowe. Natomiast jego zaletą jest to, że on po prostu, drodzy Państwo, będzie się przemieszczał w takich ośrodkach, w takich trudno dostępnych miejscach, gdzie będzie po prostu nie będzie możliwości wybudowania jakichś tam dużych tras, i żeby to ograniczać te koszty budowy, to te pojazdy między innymi będą budowane. Jego prędkość przelotowa to jest do 150 km na godzinę. Przewóz przy wykorzystaniu jednego pojazdu, czyli tak jak tutaj Państwo widzą, to jest około 720 pasażerów na godzinę w dwie strony. Natomiast jeżeli będzie sprężony, to jest takie specjalne urządzenie do sprężania, może takich modułów być 7, to jego możliwości przewozowe zwiększają się do 3,5 tysiąca pasażerów na godzinę w dwie strony. Kolejny pojazd Unibike, on taki jest też pojazdem lekkim, też dwuosobowy. On natomiast łączy w sobie takie cechy pojazdu zarówno elektrycznego, jak i ma jednostkę sportowo-rozrywkową. Po prostu wewnątrz są zamontowany taki generator rowerowy, tak jakbyście sobie jechali Państwo na rowerku takim treningowym i tam można sobie w takim pojeździe też po prostu kręcić nogami, pedałować tak zwanie i przy okazji wytwarzać sobie energię, tak również i tężyzny fizyczny. Jego prędkość przelotowa 150 km na godzinę, pojemność, jak mówiłem, w wersji pojedynczej to jest na dwóch pasażerach, natomiast jeżeli mamy możliwość sprężenia, możemy również taki pojazd sprężyć do 7 modułów i wtedy jego możliwości przewozowe są nawet do 6300 pasażerów na godzinę w dwie strony oczywiście. Unibus, pojazd elektryczny przeznaczony do komunikacji miejskiej i międzymiastowej, występuje w różnych wersjach, podwieszony, nadwieszony, może być używany jako pojazd pojedynczy, wtedy jest traktowany jak samochód albo autobus, albo jak pociąg składający się z różnej liczby rodzajów pojedynczych pojazdów, czyli chodzi o to sprężenie. Jest również wyposażony w takie systemy jak audio, klimatyzację, system informacji wideo dla pasażerów. Ja miałem okazję jechać tym pojazdem dwukrotnie w roku 2018, drodzy Państwo, w roku 2019 w Marinachorce w Białorusi. Ma możliwość również też sprężenia go od 3 do 7 pasażerów, natomiast jego pojemność pasażerska w takiej wersji pojedynczej to jest od 10 do 14 pasażerów, natomiast jeżeli go sprężymy, w te pojazdy możemy ich sprężyć od 3 do 7, to te możliwości są nawet do 80, taką pojemność mamy pasażerską. I wtedy zdolność przewozowa takich pojazdów jest nawet do 35 tysięcy pasażerów w dwie strony.
Pojazd Unicard, wyjątkowy pojazd, bo to jest pojazd, który jest z zawieszeniem szynowym, takim tym górnym. I on jest bardzo stylowy, wygodny, zaprojektowany, aby uwolnić nasze ulice od miasta, od korku. Zapewnia większy przepływ ruchu pasażerskiego w porównaniu z tradycyjnymi wielogabarytowymi pociągami i autobusami. Prędkość przewozowa do 150 km na godzinę. Pojemność pasażerska od 3 do 7 razy 6, czyli 42 osoby mogą nawet tutaj jechać w takim pojeździe. Natomiast jego moce przewozowe to nawet do 7 tysięcy osób na godzinę w dwie strony. Pojazd wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, drodzy Państwo. Nasz Uniflash to jest pojazd, który może jechać z prędkością do 600 km na godzinę. Miałem okazję w nim siedzieć, dotknąć go, drodzy Państwo, jak to mówimy, powąchać nawet w roku 2019. No jest to wyjątkowy pojazd, muszę powiedzieć, ja jak go zobaczyłem w naturze, to po prostu, no jak to mówią, zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Naprawdę to jest cudo, bo on jest zrobiony jak wysokiej klasy, takie auto najwyższej klasy premium, półki premium, czyli mówimy tu Maserati, Ferrari, coś takiego. I jego osiągi są również takie jak w tych autach, takich typowych, świetnych, rasowych, sportowych autach. A jego cechą taką ponadprzeciętną jest również to, że ma współczynnik oporu powietrza na poziomie C,06 i to jest w tej chwili prost nieosiągalne dla producentów samochodów tradycyjnych z tego względu, że nawet te najlepsze takie rasowe auta typu tam wyścigowego jakieś tam powiedzmy klasy tej formuły pierwszej osiągają na poziomie 0,28. A to jest związane z tego względu, że my nie mamy tak zwanego przyziemia i ten opór powietrza jest dużo niższy. Widzicie tutaj Państwo, że my jesteśmy na drugim poziomie, potrzebuje kolor czerwony, o mamy, tak? Nie mamy tego przyziemia, a to powoduje, że tam po prostu ten opór powietrza sprawia, że te pojazdy są po prostu mniej opływowe i mają większe zużycie paliwa. Natomiast nasz pojazd Uniflash może osiągnąć prędkość nawet do 600 km na godzinę. Możemy go również też uzbroić w taką sytuację, że możemy przewozić od 6 nawet do 50 pasażerów. Takie moduły są też do rozbudowania. Natomiast przy wybudowanej infrastrukturze może przewieźć nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. To już są naprawdę potężne ilości. Jest to wielka konkurencja dla transportu lotniczego. W naszej ofercie jest również transport towarowy, który uzupełnia naszą ofertę. Jest on integralnie związany z naszą firmą. Mamy tutaj cztery rodzaje transportowe. Od Unitransu, tego Unitrans U400, to jest taki system do przewożenia tych taśmociągów. Przewóz kontenerowy Unikont U400901. Unitrak U431 to jest do przewozów płynnych i paczek i Unitrak U471 do materiałów sypkich, to jest pojazd otwarty. Unitrak, wyjątkowy pojazd, on jest zbudowany na bazie, drodzy Państwo, pojazdu Unibus. On się cechuje tym, że można w nim przewozić zarówno materiały, produkty takie pozamykane w paczkach, jak również produkty płynne, w tym produkty niebezpieczne, chemiczne, ropę i nawet materiały takie rozszczepialne. Natomiast jego prędkość jest docelowa 150 km na godzinę. Czyli wyobraźcie sobie Państwo, gdzie dziś w dzisiejszych warunkach możemy pojazdy towarowe przemieszać się z taką prędkością, a na możliwości przewozowe przy wybudowanej oczywiście infrastrukturze nawet do 100 milionów ton rocznie. To są oczywiście wszystko pojazdy niezależne, napędzane własnym silnikiem i z własnym systemem sterowania. No i pojazd następny wyjątkowy, są wszystkie wyjątkowe, ale tutaj taką mały języczek uwagi. Unikąd pojazd, który został zaprojektowany, proszę Państwa, i zrobiony w zaledwie 18 miesięcy, a to było na wyraźne życzenie i sugestie naszych partnerów
z tego Bliskiego Wschodu, mówię tutaj o krajach arabskich, ponieważ tam te przepływy towarowe są naprawdę duże. No tutaj przykład nawet samego kanału Sueskiego, wiecie Państwo o co chodzi. I ten pojazd został wyproszony u naszego głównego projektanta i oni zaledwie 18 miesięcy zrobili projekt i zrobili pojazdy testowe. W tej chwili przeszedł on już certyfikację i będzie wchodził w ofertę naszych pojazdów do sprzedaży. Przeznaczony jest do przewozu kontenerów morskich 20-stopowych i 40-stopowych. Prędkość do 120 km na godzinę. I teraz zadajcie sobie Państwo pytanie. Ten ruch tirów, który jeździ po naszych drogach, te tysiące samochodów, setki tysięcy i prędkość poruszania się 120 km na godzinę. To byłby po prostu katastrofa, gdyby one z taką prędkością jeździły te samochody i mieli i z taką możliwością przewozu, jak tutaj jest 5 milionów ton. No, dajcie sobie spokój, to jest coś niebywałego. No i Unitrans to jest ten ciągły system taśmociągu towarowego. Jego prędkość to jest około 36 km na godzinę. Przewozy ciągłe, bo to 24 godziny na dobę chodzi. Nawet do 100 milionów ton rocznie. Miałem tak okazję widzieć taki taśmociąg właśnie testowy w Marina Horce na Białorusi, w naszym centrum innowacyjnym. No i system morski, proszę Państwa. Ja uważam, że to jest produkt, którym też zawojujemy świat. Bo jego główne zalety to jest przede wszystkim to, że dostawa tych ładunków masowych, płynnych, wielogabarytowych na odległość 5 do 10 kilometrów wchodzi od wybrzeża w głąb morza. My możemy bezpośrednio dostarczać te produkty na statki bez konieczności budowania tych doków i tego wszystkiego. I system ten obejmuje dostawę ładunku z przedsiębiorstwa na przykład górniczego bezpośrednio na załadowni na takiego masowca. Więc wyobraźcie sobie Państwo, wybudowany ten nasz taśmociąg i bezpośrednio te wszystkie urobki z tych kopalni, rud, medalu, węgla i piasku i rud, i Pan Bóg wie, co tam jeszcze jest na świecie, bezpośrednio jest dostarczane, bez używania pośredników. Ile to zmniejsza koszty i prędkość przewozu. Tu mamy system kontenerowy. To też jest wszystko już zrobione, opatentowane. No i miasta linearne, które są i nasz transport w takiej symbiozie, to jest kompatybilne nasze przedsięwzięcie, między innymi na te projekty typu miasta linearne. Pan Junicki dostał te dwa granty z ONZ. I cóż te miasta linearne? One się przyczyniają do rozwoju miast, ale nasze linie się przyczyniają oczywiście do rozwoju tych miast. Osiedli miejskie typu klastrowego, harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę. I my takie miasta linearne możemy, proszę Państwa, przede wszystkim budować w górach, na terenach pustynnych, zalewowych, w tym w miejscach o trudnej rzeźbie terenu, jak również na szlifie kontynentalnym. Budowa miast linearnych nie wymaga wycinania lasów, torowania dróg kolejowych, samochodowych oraz naruszenia biogenezy na terenie zabudowy w jakikolwiek inny sposób. Czyli jest to bardzo proekologiczne z wykorzystaniem naszego transportu snowego. To jest symbioza. Teraz zaczniemy od elementów w zasadzie najważniejszego, bo mówimy tutaj o transporcie strunowym, czyli macie Państwo możliwość zobaczenia, jak ta struna wygląda, niezależnie w jakiej ona będzie wykorzystywana później konfiguracji, czyli do jakiego transportu, czy tam kratownicy, półsztywnego, sztywnego. Wszystko oparte jest na tej samej zasadzie, czyli mamy stalową główkę, korpus taki zamknięty, w niej struny stalowe, naciągnięte, naprężone, zespawane, otulone specjalnym betonem, którego zadaniem jest przede wszystkim ochrona tych strun, jak również i wyciszenie, bo to służy również do tego, żeby te pojazdy się poruszały w odpowiedniej tych ilościach decybeli. Natomiast ten beton ma takie właściwości, że to jest oczywiście patent firmy, że on może pracować w temperaturze od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. No i nasza nakładka, sobie skasujemy, żeby nam tu nie myliło.
No nie chce się skończyć, nie szkodzi. Dobrze, lecimy dalej. Nakładka stalowa, drodzy Państwo, po której toczą się koła stalowe naszych pojazdów, to jest tutaj, która służy jednocześnie jako element, który przewodzi energię, bo to wszystko jest połączone z tymi naszymi pojazdami. Mamy kilka rodzajów szyn, tak jak Państwu mówiłem, od takiej technologii kratownicy. Ona się charakteryzuje tym, że tutaj transport przebiega zarówno, proszę Państwa, na dolnym, jak i na górnym poziomie, czyli tutaj. Mogą na przykład po niej jeździć pojazdy towarowe, wróć osobowe, a pod spodem towarowe albo na odwrót. Zaletą kratownicy jest również to, że ona ma taką konstrukcję, że dodatkowo można tu poprowadzić media, czyli wodę, gaz, prąd. I jest to wtedy dużo, dużo tańsze, jak po prostu zachowywać to w gruncie. Jest to też system, po którym poruszać się będą te nasze pojazdy, te szybkościowe, czyli uniflasze, bo tu prędkość dochodzi nawet do 600 km na godzinę. Konstrukcja półsztywna, to co widzieliście Państwo przed chwilą, tą szynę, którą przedstawiałem Państwu, widzimy nakładka stalowa, korpus, wszystko tak jak się zgadza. I ona ma takie właściwości, że może mieć nawet taką wytrzymałość jak konstrukcja mostu zawieszonego. Natomiast szyna elastyczna, to już jest do takich nawierzchni lżejszych. Oczywiście jedna i druga jest ze sobą kompatybilna. I ta również, drodzy Państwo, bo tutaj też przechodzimy płynnie z innymi pojazdami, więc te nasze wszystkie rodzaje szyn są ze sobą wspólnie powiązane. Nasza zdolność przewozowa. O co to chodzi? Drodzy Państwo, taka bezpieczna odległość między pojazdami, która jest autoryzowana przez taką amerykańską organizację Automat People Mover, APM, Standard Committee, to jest norma ustalona, że między jednym a drugim pojazdem, tutaj widzimy, tak, potrzebuję ten kolor czerwony, mamy jeden, drugi, to powinna być odległość minimum 50 metrów albo 2 sekundy. Natomiast jeżeli my teraz weźmiemy przykład takiego naszego pojazdu pasażerskiego, który jest w takiej konfiguracji, że ma 25 pasażerów i on się składa z 7 takich modułów, to jego zdolności przewodowe to są nawet, drodzy Państwo, do 30 tysięcy pasażerów w obie strony, więc bardzo dużo. Oczywiście to wszystko jest regulowane za pomocą naszych specjalnych, tych wszystkich zabezpieczeń, o których zaraz będę mówił. I teraz kilka słów o układzie napędowym. Więc przede wszystkim na pierwszym miejscu trzeba wymienić ten system antywykolejenia. To jest ten system, który mamy, drodzy Państwo, opatentowany. To wszystko jest certyfikowane i opatentowane. Ale to jest również element, którym my żeśmy ostatnio uzyskali certyfikat na te systemy antykolejeniowe i bezpieczeństwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dalej, silnik koła. To jest ten element, który jednocześnie jest napędem i elementem hamującym. Falowniki to jest tam przetwarzanie, ten prąd stały na zmienny. No i drodzy Państwo, akumulator. Rzecz niebywała, bo dosłownie kilka miesięcy temu pan Junicki ogłosił, że uzyskał takie parametry ze swoimi projektantami, że nasze akumulatory wytrzymują cykl rozładowania i ładowania na poziomie 5000. To jest coś niebywałego, bo najlepsze samochody elektryczne w tej chwili, jakie są, uzyskują zaledwie albo aż 1000, a my mamy 5000. Natomiast pan Junicki powiedział, że on nie sprzeda tej technologii do pojazdów elektrycznych, czyli samochodów. To zostaje w naszej firmie, więc to jest informacja bardzo dobra, bo pan Junicki chroni nasze interesy. Inteligentny system sterowania. O co to chodzi? Nasze pojazdy, drodzy Państwo, są wyposażone we wszelkie systemy te sterowania, bezpieczeństwa, etc. I to wszystko jest zintegrowane jako oczywiście całość.
Do tego służą takie nowoczesne sieci neuronowe, inteligencja cyfrowa, zbieranie danych, taka big data i blockchain. Także używając tych systemów nie ma możliwości ingerencji osób trzecich. Inteligentny system sterowania to jest system zarządzania ruchem na wyższym poziomie kontroli i adaptacyjny system zadań trasowych. Nie umiem Państwu tego wytłumaczyć, co to za bardzo. Przekazuję informacje, które to jest zapisane. Ja po prostu myślę, że jeżeli jest ten cały system sterowania, no po prostu to ta big data, która zbiera te wszystkie informacje, to po prostu wie, jak regulować tym ruchem. Pokładowy system sterowania to znowu mówi o wszystkich pasażerach, którzy w tym momencie znajdują się w tych pojazdach, bo to jest również, wchodzi w to system tego bezpieczeństwa i komunikacji. Te pozycjonowanie, czy odstęp między jednym pojazdem a drugim, to ma być 2 sekundy, 10 sekund. Także widzicie Państwo, że technologia tutaj to już jest XXI wiek, ale najważniejsza informacja jest taka, że to wszystko jest też oparte o tę technologię blockchainową, czyli tak jak jest w tej chwili zbudowane są kryptowaluty, że nie ma możliwości ingerencji osób trzecich. Niezwykle ważna sprawa, bezpieczeństwo systemu transportowego i ten system nasz oparty o tak zwane ECO, więc technologiczny charakter działania tradycyjnych środków transportu powoduje szkody w środowisku. Zakłócony jest ruch wód powierzchniowych i gruntowych, siedliska naturalne i szlaki migracyjne ptaków i zwierząt i wiele hektarów ziemi jest wycofanych z użytku gospodarczego. Hałas i wibracje elektromagnetyczne zanieczyszczają powietrze i hydrosferę, zwiększając zachorowalność ludności. Taka statystyka przykra, no, rocznie na drogach ginie około 1,5 miliona ludzi, a dodatkowo jeszcze tą liczbę zwiększają później osoby, które stają się niepełnosprawne. Natomiast budowa i eksploatacja drogiej materiałochłonnej, tradycyjnej infrastruktury transportowej wymaga bardzo znacznych nakładów finansowych i naturalnych. Natomiast biorąc pod uwagę nasz transport, jest to najbezpieczniejszy system transportu, zapobiega wypadkom systemów transportowych. Jest to wszystko opisane w szczegółowych instrukcjach obsługi oraz dokumentacji techniczno-projektowej. Konstrukcja nawierzchni szynowo-strunowej oparta jest na podstawowych zasadach niezawodności konstrukcji, zgodnych z normą ISO 2394, to są ogólne zasady niezawodności konstrukcji itd. I co to jest? Wysoka odporność na wandalizm i ataki antyterrorystyczne. Miała zdarzenie, proszę Państwa, taka sytuacja gdzieś 2 lata temu, że w naszym centrum testowym na Białorusi nieświadomie jeden z operatorów takich maszyn budowlanych wjechał w jadący pojazd, który był w tej chwili, w tym momencie poddawany testom. Muszę Państwu powiedzieć, że oczywiście to zakłóciło ruch tam na jakąś tam, na jakiś tam czas, natomiast nasze pojazdy były tak odporne, że on w zasadzie tam nie wyrządził za wielkiej szkody. Usytuowanie konstrukcji nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo o 100 razy. Dalej, nie mamy skrzyżowań, drodzy Państwo, więc nie mamy możliwości wypadków z pieszymi czy z pojazdami. Następna sprawa. Minimalna odległość między dnem pojazdu a pojazdem wynosi 4,5 metra i nie sięga dachów budynku, a dróg samochodowych 6,5 metra. System zapobiegający wykolejeniu zwiększa bezpieczeństwo ruchu o kolejne 10 razy. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. I tak reasumując, jeżeli weźmiemy teraz taką statystykę i taką konkluzję, którą wydało Rosyjska Akademia Nauk, stwierdziła, że technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi obecnie używanymi systemami transportowymi. Trochę danych,
Koszty eksploatacji, drodzy Państwo, koszty eksploatacji, czyli ja myślę o budowie i później zwrocie budowy, więc budowa kilometra dróg strunowych w zależności od wykonanej trasy, czy to będzie kratownica, czy to będzie lekka, czy półsztywna, waha się w granicach od 7 do 15 milionów dolarów. Te koszty trochę wzrosły ze względu na rosnącą inflację i koszty materiałowe, pandemię. Natomiast i tak jesteśmy jeszcze kilkanaście razy tańsi od naszej konkurencji. Stopa zwrotu, bardzo ważny tutaj element. Nasze trasy przy wybudowanej infrastrukturze i pracujące mogą się zwrócić na poziomie 7-8 lat. Ekstremalnie drugi biegun, metro, koszt budowy nawet 150 milionów za kilometr bieżący. Natomiast stopa zwrotu nawet do 40 lat. Widzicie Państwo, to co interesuje przedsiębiorców, czyli pieniądze. Zanieczyszczenie środowiska. Wiecie, że używamy mało ziemi, bo my mamy tutaj głównie podpory, więc potrzebujemy tylko pod te potwory, podpory kotwiące. Nasze nie potrzebujemy dużych zasobów ziemi, nie musimy tam budować dróg, traktów, wycinać lasów, dżungli, etc. Natomiast zasilane mamy to wszystko z energii elektrycznej, którą pozyskujemy, drodzy Państwo, z energii tak zwanych OZE, tych odnawialnych, czyli woda, światło, wiatr. Jak również mamy do tego swoje własne działy projektowe, bo firma posiada ich ponad 80 i tam jest również dział, który się zajmuje uzyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł energii. No i wskaźnik wypadkowości, tutaj jesteśmy na pierwszym miejscu, bo my możemy się tylko porównywać z metrem, bo kiedyś pan Janicki wspomniał, że my mamy nad gruntem, metro ma pod gruntem i tam rzeczywiście te natężenia ruchu i możliwość tych wypadków jest praktycznie znikoma albo na bardzo małym poziomie. No i teraz widzimy tutaj na załączonym obrazku nasz poligon doświadczalny, centrum innowacyjne w Białorusi, w miejscowości Marina Horka, to jest 70 km na południowy wschód od Mińska, stolicy Białorusi, teren około 50-hektarowy, mamy tam 7 już tras wybudowanych do testowania, są tu również laboratoria. Mamy dwie trasy w tej chwili do testowania pojazdów towarowych i 5 tras do testowania pojazdów pasażerskich. Te zdjęcia z realu to jest to, co mówiłem Państwu na początku tutaj prezentacji, że ja widziałem ten pojazd, widzicie go w realu U4651, ten lekki. Tu mamy system wykorzystania tego naszego taśmociągu do materiałów sypkich. Tutaj mamy do przewozów materiałów płynnych i paczek i filozofia firmy. Na dole ma być roślinność, drzewa, krzewy, pola uprawne. Transport ma być wyniesiony na drugi poziom. I zdjęcie kolejne z realu. Widzicie tutaj testowany ten nasz uniflaż na górnym poziomie kratownicy, a na dolnym unibus do przewozu pasażerskiego. Natomiast ten budynek to jest stacja dokująca, gdzie tutaj na poziomie pierwszego piętra i drugiego mamy stację, gdzie pasażerowie wsiadają, wysiadają. Natomiast na parterze jest Muzeum Techniki i pokazana cała droga, jaką pan Nicki przeszedł od deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy. No i nasza przyszłość, tu gdzie są w tej chwili skierowane naprawdę duże moce naszej firmy, zarówno projektowej, jak i produkcyjnej, gdzie my mamy budowane kolejne trasy, centrum innowacyjne w Szardzie, jest to ośrodek, który jest pod auspicjami takich uniwersytetów amerykańskich we współpracy, to jest miejsce, gdzie na terenie tego centrum innowacyjnego swoje technologie, swoją wiedzę pokazują najlepsi specjaliści z całego świata, gdzie tam będą i są kształceni przyszli inżynierowie, wykładowcy, nawet budowniczy tych wszystkich produkcji, które tam wyjdą. My mamy tu na zdjęciu pokazaną, widzicie,
trasę, która już jest testowana, gdzie też mamy certyfikację na pojazdy te towarowe. Mamy nasz ekodom, ten tutaj budynek. Jest to też taka wyjątkowa rzecz, bo wybudowany w konstrukcji drewnianej, to na tym terenie jest rzadkością albo wprost niemożliwości, żeby robić ze względu na wysokie temperatury i zagrożenie pożarem. Uzyskaliśmy takie pozwolenie. Drodzy Państwo, mamy dwa takie domy. Jeden mamy w Szardzie, drugi w Białorusi. Są tam nasze biura, tam są nasze sale konferencyjne i miejsce, gdzie przyjmujemy wszystkie delegacje i pokazujemy nasze osiągnięcia. Jak również są budynki robocze, w którym przyjmujemy delegacje, ale też pracują nasi współpracownicy. Czyli reasumując, ten nasz transport Sunowy jest innowacyjny, jedyny w takim swoim rodzaju. Nie ma drugiego takiego. Nadziemne od 5 do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy osobowe od 150 do 600 km na godzinę, towarowe nawet do 150, ekonomiczne, tanie w budowie, tanie w eksploatacji, łatwo integralne, zarówno do budownictwa istniejącego, jak i dla budownictwa nowego. No i przyjazne środowisko. Wykorzystujemy małe zasoby ziemi. Wykorzystujemy energię elektryczną do napędu naszych pojazdów i przede wszystkim to jest wszystko kierowane ku ekologii. Czyli transport Iwnicki, drodzy Państwo, UST, to jest przyszłość dla nas, dla ziemi, dla przyszłych pokoleń. Z tego, co ptaszki ćwierkają, transportem sunowym ma być pokryte nawet do 70% powierzchni naszego globu. Więc życzymy tego sobie i przyszłym pokoleniom, żeby mogli korzystać z tak wspaniałego, czysto ekologicznego, ekonomicznego, taniego w budowie i bardzo bezpiecznego środka transportowego. Drodzy Państwo, my jesteśmy firma, która nazywa się Skyward Community. Czyli jesteśmy firmą, która pozyskuje fundusze na realizowanie technologii transportu sunowego, na jej wprowadzanie. Do naszej firmy każdy, kto chce, może być zapisany z linka polecającego swojego partnera albo z linka firmy, bo i taka możliwość też jest. Natomiast, żeby stać się takim stuprocentowym naszym partnerem, to należałoby dokonać inwestycji, która, drodzy Państwo, jest jednocześnie propagowaniem naszej firmy, jak również możliwością rozwoju dla firmy i dla nas samych, ponieważ my pozyskujemy nasze wpływy ze społecznościowego finansowania, tak zwanego crowdfundingu. I firma ma na dzień dzisiejszy ofertę taką inwestycyjną dla przyszłych i obecnych partnerów, która, drodzy Państwo, jest przekazywana w postaci pakietów takich inwestycyjnych. Natomiast jeżeli, żeby tego dokonać, to chcę tutaj jeszcze dwa zdania powiedzieć, że cały ten nasz proces w tym naszym Skyward Community, czyli możliwość tego finansowania, to jest 15 etapów, powiedzmy etapu tak zwanej inżynierii do implementacji, czyli wychodzenia na rynki zewnętrzne, tak jak to mamy w rynku w roku 2022. My jesteśmy w tej chwili w etapie 14, drugim podetapie. Ten etap już trwa dosyć długo. Jest to spowodowane tym, że każdy etap ma wyznaczoną linię finansowania. Jeżeli my ją osiągniemy zarówno na poziomie finansowym, jak i realizacji zamierzonych tych celów produkcyjnych i projektowych, to wtedy przechodzimy do kolejnego podetapu i etapu. Etap 14, drugi podetap, zostanie nam jeszcze etap, proszę Państwa, 14.3 i wchodzimy w etap 15, to już jest
wyjście na rynki zewnętrzne, czyli sprzedajemy naszą technologię, mamy ją certyfikowaną, wypłacono jedną dywidendę dla nas. No i ta nasza technologia, drodzy Państwo, jest już sprzedawana na rynki zewnętrzne. A wiąże to się z tym, że jeżeli my mamy udziały w naszej firmie, to w memorandum w firmie jest zapisane, że jeden udział równa się 1 dolar. Więc to jest bardzo ciekawa oferta inwestycyjna dla obecnych i przyszłych partnerów. Dlaczego to jest takie też ważne w tym zakresie 1.15? Ponieważ to jest projekt główny. A po zakończeniu projektu głównego będzie tak zwane projekty komercyjne. Ale ponieważ my jesteśmy inwestorami, którzy od początku wspierają technologię i pracę pana Jelińskiego i jego zespołu, to będzie mieć możliwość, drodzy Państwo, uczestniczenia w tych projektach komercyjnych. Dlatego warto, bez względu na to, jakie mamy możliwości i zasoby, dokonać takiej inwestycji, czy dużej, czy małej, to każdy musi ocenić na podstawie własnego portfela i możliwości, bo w niedługim czasie, drodzy Państwo, jak będą projekty komercyjne, to będziemy mogli uczestniczyć w tych projektach komercyjnych i tam w krótkim czasie dokonać inwestycji i zarobić bardzo dobre pieniądze i będziemy mieć taką możliwość we wszystkich projektach, jakie w tej chwili, jakie będą na obecny czas do propozycji inwestowania. Ale wracamy do dnia dzisiejszego. Dzisiaj mamy propozycję następującą. Mamy, proszę Państwa, pakiety, które są zarówno na raty, jak i za gotówkę. To więcej na ten temat mówi Mariusz Doczmański. Ja szybciutko to przelecę tylko. Pakiet Innotrans 3000 dolarów z każdym zakupem kolejnym wzrasta nasze dyskonto, czyli ilość udziałów, czyli ilość centów na dolary. I tutaj mamy, proszę Państwa, 30 tysięcy udziałów za 1000 dolarów i później nam ten progres rośnie. Następne 34, a tak nawet 44. Także mamy ponad 100 tysięcy dolarów za 3000 inwestycji. Pomnóżcie to, panowie, proszę Państwa, później przez 1S. No to Wam wyjdzie, jak to się może w niedługim czasie zwrócić. Ważne jest również to, że wszystkie nasze udziały, drodzy Państwo, mamy do wykorzystania dla siebie. Oczywiście one są również dziedziczne, więc możemy później z tym robić, co będziemy naprawdę chcieli. Mamy pakiety dla naszych dzieci miłosińskich. Tutaj oferta jest głównie dla rodziców, dla dziadków. Mamy pakiet student, pakiet maluszek. One się tym różnią, że te pakiety kupujemy, drodzy Państwo, na siebie. Natomiast w momencie, kiedy nasze dzieci albo wnuki uzyskają pełnoletność, oczywiście po procedurze przekazania tego wszystkiego dokumentami, one przechodzą wtedy z automatu na nasze dzieci. Maluszku jest jeszcze taka informacja, żeby tego maluszka dokonać zakupu, musi być podana metryka urodzenia dziecka. Mamy pakiety dla dużych inwestorów, tak zwanych krupnych, proszę Państwa. To już jest pierwsza liga inwestycyjna, ponieważ, drodzy Państwo, tutaj mamy pakiet premium 150 tysięcy dolarów za gotówkę, ale tych udziałów też mamy bardzo dużo, bo aż 8 milionów 100 tysięcy. I ja życzę Państwu, żebyście takie zakupy dokonywali albo żebyście takich partnerów pozyskali, bo również taką możliwość mamy, że przez nasze polecenie możemy wprowadzić takich partnerów do firmy i z ich zakupów otrzymamy wtedy prowizję w wysokości 15%. Będzie to wchodziło na tak zwane konto bonusowe i z tego konta możecie Państwo te pieniądze sobie później albo uzyskać dla własnego tam rozporządzenia, ewentualnie reinwestować i zwiększać portfel swojej akcji. Więc pakiet 150 tysięcy jest najwyższy i najwyższe w tej chwili dyskonto, bo 54. Mamy jeszcze duże pakiety akcji na raty. Taka możliwość jest nawet do pakietu za 50 tysięcy dolarów. To jest na równe 5 miesięcy po 10 tysięcy rata miesięcznie. Ona jest nieoprocentowana, dyskonto 46, pakiet 5, 10 i 25 tysięcy, również na 5 miesięcy. Natomiast najbardziej popularne pakiety to są pakiety start za od 250 dolarów do biznes na poziomie 2000 dolarów.
Też oczywiście na raty pięciomiesięczne w równych ratach. Ci partnerzy, którzy mają takie możliwości, zapraszam zawsze do zwiększania swojej ilości. Widzicie, jak ta inflacja leci w górę. Co się dzieje dzisiaj z kryptowalutami, co się dzieje dzisiaj z euro, z dolarem. No, dolar osiągnął, jak ja jestem 6 lat w firmie, jeszcze takiej kwoty za dolara nie było, proszę Państwa, bo 4,81 to już jest naprawdę bardzo wysoko, bo on jest już na równy z euro, bo euro kosztuje 4,82, więc wyobraźcie sobie, co to się dzieje. Ale my mamy możliwość zainwestowania i za niedługi czas uzyskania z tego naprawdę bardzo przyzwoitych dochodów. I to konto bonusowe, o którym Państwu wspomniałem wcześniej, jeżeli pozyskamy partnera, odzyskujemy z jego wpłaty 15% w pierwszej linii i możemy przez to na takim koncie sobie odbierać pieniądze, albo je wykorzystać sami, albo proszę Państwa z tego konta dokonać inwestycji w postaci tych naszych pakietów bonusowo 250 do 1800, to jest nieograniczona ilość, ile tych partnerów Państwo będziecie mieli, tych bonusów, to zawsze możecie je wykorzystać na zakup udziałów. Dyskonto jest też tutaj nieco wyższe jak w normalnym systemie ratalnym, jak to mówią w marketingu, albo masz czas i pieniądze, albo jedno i drugie. Ci, co mają pieniądze, inwestują, ci, co nie mają pieniędzy, mają czas, albo powinni mieć czas, jeżeli chcą zostać partnerami, poprzez swoją pracę, poprzez rekomendacje i wprowadzenie partnerów do firmy, uzyskają prowizję, na tak zwaną, wejdzie ona na konto bonusowe i wtedy mogą dokonać inwestycji, ewentualnie te pieniądze wykorzystać dla siebie. I konto dla tych, którzy nie chcą rat, drodzy Państwo, którzy chcą robić jednorazowe wpłaty, to mamy aż od 50 dolarów, proszę Państwa, do 150 tysięcy dolarów za gotówkę. Jest to też konto, tak zwane akcyjne, które jeżeli by się nam powinęła noga, mamy jakiś tam system ratalny, nie daj Boże, nastąpi jakaś choroba, jakieś tam mamy problemy życiowe i nie mielibyśmy możliwości spłaty, to taki system ratalny po 2 miesiącach jest wycofywany, wchodzą pieniądze na konto akcyjne. Nie tracicie tego Państwo, możecie za te środki, które się do tej pory dopłacili, zakupić sobie pakiet akcji z tego pakietu, z tego konta akcyjnego. Tyle na dzień dzisiejszy w ofercie normalnej. Za chwilę powiem Państwu o ofercie specjalnej, bo weszła taka wczoraj. Specjalnie nie dodawałem tego do głównego nurtu, bo ta oferta jest w bardzo krótkim okresie czasu. I przechodzimy do wiadomości. Wiadomości oczywiście sprawdzone z naszego biura wewnętrznego. I pierwszy Railway Technologie mówiło o zalety pasażerskiego transportu strunowego. Cóż oni ciekawego tam przedstawili? Więc brytyjskie media Railway Technologie zamieściły na swojej stronie internetowej artykuł o korzyściach płynących z transportu strunowego. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Środki transportu strunowego poszerzone są w system zapobiegający wykolejeniu. O tym Państwu mówiłem. Zapewnia mocny kontakt kół pojazdu z powierzchnią toczną, nawet przy złej pogodzie. Prędkość i trasa są kontrolowane automatycznie, dlatego ryzyko wypadku z winy człowieka jest ograniczone do minimum. Mówiłem o tym wcześniej. Cena. Nasypy ziemne, mosty, węzły i przepusty nie są potrzebne do budowy linii transportu strunowego. Zmniejsza to koszt budowy systemu. Gotowa eskapada nie wymaga stałej konserwacji. Okres eksploatacji toru strunowego przed remontem wynosi 50 lat, a pojazdu 25. Wysoka prędkość, środki transportowe dla przewozu pasażerów do 150 km to 2 razy szybciej niż autobus. Odstępy czasowe między modelami mogą się różnić w zależności od ruchu pasażerskiego. Przyjazne dla środowiska ze względu na położenie, że tory strunowe nie zakłócają przepływu wody i ruchu zwierząt, a także pozwalają na zachowanie krajobrazu, które nie szkodzą środowisku naturalnemu, a także utrzymaniu toru, które jest oblodzone, nie wymaga zasolenia, które jest kolejnym elementem, który uszkadza nasze środowisko naturalne.
Pojazdy zasilane są energią elektryczną. To jest najbardziej przyjazny rodzaj paliwa. Tory strunowe można układać w regionach o trudnej rzeźbie terenu, w trudnych warunkach pogodowych, miastach. Istniejąca infrastruktura nie ucierpi, ponieważ linie strunowe będą przechodzić nad liniami energetycznymi, budynkami mieszkalnymi i autostradami. Tyle napisało dobrego nas Railway Technology, brytyjska strona internetowa. Proszę Państwa, tych artykułów jest naprawdę już w tej chwili bardzo dużo. Zawsze są pochlebne dla nas i z taką opinią, że ta nasza technologia naprawdę góruje nad tym, co jest w tej chwili dostępne w tych technologiach transportu takiego naziemnego i tradycyjnego. No i proszę Państwa, jak mówimy, idziemy do przodu. Rozwija się Afryka, rozwija się Wietnam, rozwija się Europa. Mamy również naszych partnerów na Dominikanie. Mówią o nas w Brazylii, w Argentynie. I dołączyła do naszej grupy, drodzy Państwo, Serbia. Serbia, czyli jeden z krajów po byłej Jugosławii, zorganizowała takie spotkanie regionalne, konferencję SWC. I drodzy Państwo, w tym wydarzeniu udział wzięło ponad 110 naszych przyszłych partnerów, których większość z nich nie miała do tej pory pojęcia o istnieniu transportu strunowego. Tym organizatorem był nasz kurator regionalny z Serbii, Balint Varga, i kurator regionalny z Słowenii, Chorwacji i Macedonii Północnej. I oni zabrali głos na tej konferencji. Wzbudzili ogromne zainteresowanie. No i drodzy Państwo, nasi koledzy, partnerzy, inwestorzy ruszają w rejony Bałkanów. Więc bardzo się cieszę, że kolejne regiony w Europie się otwierają, że nasi partnerzy, kuratorzy regionalni pracują intensywnie. Widzicie, pełna sala. Gratuluję jeszcze raz. No i rzecz kolejna, o której przed chwilą widziałem tutaj na zajawce, pisała nasza pani dyrektor regionalna, pani Natalia Fujtak. Pozdrawiam serdecznie, pani dyrektor. Otóż wczoraj została wprowadzona nowa możliwość zainwestowania na raty zwiększające dyskonto, tak zwany program Join24. Ale, drodzy Państwo, jest to propozycja, która jest na bardzo krótki okres czasu, bo ona jest zaledwie do 29 lipca, czyli mamy na nią, drodzy Państwo, niespełna 2 tygodnie i 1 dzień. Do godziny 18 czasu moskiewskiego, czyli ona będzie, drodzy Państwo, do godziny 17 naszego czasu. Czyli jeżeli chcecie i macie możliwości zainwestowania $500 w ratach po $100 w przeciągu 5 miesięcy i zdobycia takich, drodzy Państwo, takiego udziału w takim progresywnym dyskontem. O co to chodzi? Należy jeden taki program uruchomić. I wtedy macie dyskonto na poziomie 1,40. Zauważcie, że najwyższe dyskonto w tej chwili jest na poziomie 54 i to jest za $150 000. To jest bardzo dobra oferta w tej chwili inwestycyjna. I mogę powiedzieć, że zaledwie za $500. Jeżeli uda Wam się otworzyć taki program w swoim biurze i spłacicie go w ciągu 24 godzin, to wtedy uzyskacie już dyskonto 1,45. Natomiast możecie takich programów otworzyć niezliczoną ilość. I za każdym razem, kiedy w tej chwili otworzycie kolejny program, to możecie dojść nawet do dyskonta 55. Więc, drodzy Państwo, $500 i dyskonto 55 to jest wyżej jak dyskonto za $150 000.
Co chciałbym powiedzieć? To jest trochę skomplikowana ta konstrukcja tego inwestowania, więc ja bym prosił o zainteresowanych przyszłych inwestorów o zapoznanie się w naszym biurze, tym naszym biurze biznesowym, naszym tym biurze własnym, bo tam jest to wszystko rozebrane na części pierwsze. Natomiast jeżeli będziecie mieć taką możliwość, to pamiętajcie, że pierwsze musicie spłacić jednorazowo te 1,40, natomiast następne każde zobowiązanie, które otworzycie, będzie wam wzrastało dyskonto o 5 punktów. 5 punktów to jest, drodzy Państwo, naprawdę już 1,45 to jest dobrze, a 1,55 to pamiętajcie, dyskonto 54 jest w tej chwili dyskontem dla zakupu pakietu za 150 tysięcy dolarów za gotówkę, więc ja gorąco Was zapraszam do tego, abyście to uczynili, jeżeli macie takie możliwości, albo powiadomili swoich partnerów, rodziny, przyjaciół, bo każda inwestycja, którą zrobimy w transport sunowy, to po prostu jest nasza reklama i propagujemy to i wspomagamy naszą technologię. Pana Junickiego, cały nasz ten dział produkcyjny, inżynieryjny i wszystkich poza tym. Tyle na dzisiaj. Jeżeli macie pytania do mnie, to zapraszam. Ja bardzo proszę jeszcze, żebyście się zapoznali z tą promocją Join 24. Przeczytali dokładnie. Jeżeli będą jakieś pytania, to zapraszam do mnie na priv, czy telefonicznie, czy na Skype'ie, czy na naszym jeszcze jednym portalu. Ja odpowiem, wytłumaczę, o co to chodzi. Dziękuję serdecznie. Macie, drodzy Państwo, pytania? Pytajcie, piszcie. Jeżeli nie, to spotkamy się jeszcze raz w lipcu, drodzy Państwo. Dnia, już mówię, 21. Oczywiście lipca. Zapraszam serdecznie również na webinary Mariusza Duszmańskiego, gdzie on opowiada o duplikacji, czyli możliwości współpracy z firmą. Widzieliście, że tutaj można propagować naszą technologię, jak również zarobić naprawdę przyzwoite pieniądze na poleceniu. Tłumaczy również ten system latalny, więc i jego przemyślenia. Mariusz jest naprawdę doskonałym mówcą, jak również, drodzy Państwo, świetnym organizatorem pracy i budowniczym struktur. O, tego słowa mi brakowało. Już podaję. Tutaj piszę Państwu na czacie mój telefon. Żadnych tutaj nie ma tajemnic. Proszę bardzo. Szukam plusa, bo może ktoś z zagranicy będzie chciał dzwonić. Plus 48 884 805 801. Zapraszam do kontaktu zainteresowanych. A, dodam jeszcze taką buźkę. Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień.